Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w materiale, w którym opowiem o zmianach w strukturze sezonu 2020-2021 w NBA oraz przedstawię wam swoje prognozy top 8 drużyn w swoich konferencjach. W połowie listopada NBA ogłosiło nową strukturę oraz format rozgrywek nadchodzącego sezonu, który będzie obejmował turniej play-in w celu wyłonienia drużyn, które zajmą 7 i 8 rozstawienie w playoffs. 75. sezon regularny NBA rozpocznie się we wtorek 22 grudnia i obejmie 72 spotkania. Każda drużyna rozegra 3 mecze z każdym przeciwnikiem ze swojej konferencji, łącznie 42 spotkania na zespół, przy czym każda para obejmuje 2 mecze domowe i 1 na wyjeździe lub 1 mecz w domu i 2 na wyjeździe. W ramach każdej dywizji liga losowo przydzieliła, która drużyna zagra 2 razy w domu, a która 2 razy na wyjeździe. Każdy zespół rozegra 2 mecze z każdym rywalem z przeciwnej konferencji, czyli łącznie 30 spotkań na drużynę, gdzie każda para rozegra 1 mecz w domu i 1 na wyjeździe. Przerwa All-Star odbędzie się w dniach od 5 do 10 marca 2021 roku, która wyznaczy linię między pierwszą a drugą połową sezonu regularnego. Rada Ligi NBA jednogłośnie zatwierdziła propozycję wprowadzenia jednorocznego turnieju play-in. Odbędzie się po sezonie zasadniczym, a przed pierwszą rundą playoffów. Obejmie drużyny z miejsc od 7 do 10 z każdej konferencji. Drużyna z miejsca 7 zagra z miejscem 8. Zwycięzca zostanie ostatecznie rozstawiony na miejscu 7. Drużyna z miejsca 9 zagra z miejscem 10, a zwycięzca zagra z przegranym zespołem z pierwszej pary o ostateczne 8 miejsce i wejście do playoffów. Tym systemem zespoły z miejsc 7 i 8 muszą wygrać jeden z dwóch meczów, a miejsca 9 i 10 muszą wygrać 2 mecze z rzędu, aby awansować. Przed wami kalendarz rozgrywek na najbliższy sezon. Od 11 do 19 grudnia odbywają się mecze przedsezonowe. Od 22 grudnia do 4 marca odbędzie się pierwsza połowa sezonu regularnego. Od 5 do 10 marca będziemy mieli przerwę All-Star. Od 11 marca do 16 maja odbędzie się druga połowa sezonu zasadniczego. Od 18 do 21 maja odbędzie się turniej play-in. I od 22 maja do 22 lipca odbędą się playoffy NBA 2021. Moją prognozę konferencji wschodniej rozpoczynam od umieszczenia Milwaukee Bucks na pierwszym miejscu. Myślę, że nikogo nie zaskoczy tym wyborem, jednak wydaje się on być jasny. Milwaukee w poprzednim sezonie uzyskało najlepszy wynik w lidze, do tego wprowadzili rozsądne wzmocnienia w postaci m.in. wymiany Bledsoe i Hilla za Jrue Holidaya, czy pozyskanie DJ Augustina i Bobiego Portisa z wolnej agentury. Oprócz tego nie zapominajmy, że dwukrotny MVP Giannis Antetokounmpo ma dopiero 26 lat. Według mnie na drugie miejsce najbardziej zasługuje Philadelphia 76ers za świetny offseason. Wymiana Ala Horforda za Dannego Greena, wymiana Josha Richardsona za Sepha Curry'ego, pozyskanie w drafcie Tyrese'a Maxeya. Tak naprawdę w jeden wieczór Sixersi zmienili oblicze swojego zespołu, dodając Embiidowi i Simmonsowi wybitnych shooterów. Do zespołu dołączył również świeżo upieczony mistrz NBA Dwight Howard, a takich weteranów warto mieć w składzie. Na trzecim miejscu typuje Brooklyn Nets. Nie poszło im najlepiej w zeszłym sezonie, jednak powrót Kevina Duranta wyjaśnia jakiekolwiek sprzeczki w tym temacie. Potrafi wziąć ciężar gry na swoje barki i jest w stanie oddać celny rzut wraz z końcową syreną. Z Kyrie Irvingiem powinni zdobywać 50 punktów dla Brooklynu na mecz, więc jeśli klub obdarzy ich wystarczającą opieką i obędzie się bez kontuzji, Nets powalczą o zdecydowanie więcej w tym sezonie. Czwarte miejsce – Miami Heat. Zaskakująco dobra postawa skupiła uwagę całego grona zainteresowanych w ostatnich playoffach na Jimmy Butlerze i spółce. To już jest bardzo doświadczony zespół w walce o najwyższe cele, a do tego dodali elitarnego defensora w postaci Avery'a Bradley'a, Miami może namieszać i w tym sezonie. Piąte miejsce – Boston Celtics. Nie wzmocnili się wystarczająco po odejściu Haywarda, więc moim zdaniem Boston czeka gorszy sezon od poprzedniego.
Jeff Tick czy Tristan Thompson nie dają gwarancji przebłysku geniuszu w odpowiednim momencie. Mimo tego to nadal bardzo groźny zespół z mocnymi nazwiskami i zapewne będziemy ich oglądać przynajmniej do połowy czerwca. Szóste miejsce: Toronto Raptors. Pozbycie się Serge Ibaki oraz Marka Gasola i wymiana ich Aaronem Bainesem i Chrisem Boucherem dla mnie to porażka. Mimo tego, że Kyle Lowry zagrał najlepszą koszykówkę w życiu w bańce, ma już prawie 35 lat. Lecz jeśli utrzyma świetną formę, Toronto nie powinno mieć kłopotu z dostaniem się do playoffów. Miejsce siódme: Indiana Pacers. Nie zmienili praktycznie nic w swoim składzie, a jest to przecież zespół, który otrzymał sweep od Miami w pierwszej rundzie playoffs. W poprzednim sezonie uplasowali się na czwartym miejscu, więc są zgranym i skutecznym zespołem, który powalczy o siódmą lokatę. Możliwe, że będziemy świadkami fantastycznego pojedynku o ósme miejsce między Charlotte Hornets a Atlantą Hawks, gdzie moim zdaniem górą okaże się zespół z Atlanty. Bardzo dobre wzmocnienia w postaci Rajona Rondo, Bogdana Bogdanowicza, Danilo Gallinariego, Chrisa Dana oraz pozyskanie z draftu Onyeka Okongwu sprawia, że Hawks wzmocnili się na tyle, że zobaczymy ich w playoffs. Na pierwszym miejscu konferencji zachodniej znów nikogo nie zaskoczę, stawiając na Los Angeles Lakers. Dennis Schröder wraz z Sixth Man of the Year, Montrezl Harrell, świetnie wypełnią lukę po Rondo i Howardzie. Mimo że będzie to 18 sezon LeBrona Jamesa w lidze, nie zamierza on zwalniać i schodzić z tronu. Pobił on przecież w poprzednim sezonie swój życiowy rekord średniej asyst na mecz. Miejsce drugie: Portland Trail Blazers. Po fenomenalnej formie z bańki Damian Lillard pobił serca wielu setek tysięcy fanów koszykówki, a przecież wystarczyła słabsza postawa z Memphis w meczu play-in, a nie zobaczylibyśmy Portland w finałach. Mam jednak wrażenie, że będzie to sezon Damiena, a do tego wymiana Arizy za Covingtona oraz podpisanie Cantera czy Gilesa pomogą im w walce o czołówkę konferencji zachodniej. Trzecie miejsce: Los Angeles Clippers. Otwarcie można przyznać, że Clippersi zawiedli w końcówce poprzedniego sezonu. Miejsce Doka Riversa zajął Tyronn Lue, który może wyciągnąć jeszcze więcej z Kawhi Leonarda i Paula George'a. Serge Ibaka nie da im tego samego co Harrell, jednak dwóch poprzednich panów zapewni im 50 punktów na mecz, a to wystarczy na miejsce na podium tej konferencji. Na miejscu czwartym typuje Dallas Mavericks. Możliwe, że ta prognoza wywoła zdziwienie, jednak nie można zdyskredytować możliwości Luki Doncicia. Nie przez przypadek ustawiany jest na pozycji faworyta do zdobycia statuetki MVP tego sezonu. Obok niego zagra Kristaps Porzingis, więc jeśli zdrowie pozwoli, Dallas zajdzie daleko. Piąte miejsce: Denver Nuggets. Bryłki straciły istotny kawałek swojej rotacji, gdy Jeremy Grant odszedł do Detroit Pistons. Pozwoli to teraz na więcej minut dla Michaela Portera Juniora, jednak jego gra pozostawiała wiele do życzenia sezon temu. Denver pozostaje mimo wszystko bardzo silnym przeciwnikiem z zachodu. Przed nimi jasna przyszłość, ponieważ możemy być świadkami narodzin Big Three z Nikola Jokiciem, Jamal Murrayem i MJP. W drafcie zapewnili sobie dodatkowo RJ Hamptona z równie wielkim potencjałem. Szóste miejsce: Utah Jazz. Choć nie przeprowadzili znaczących zmian w swoim składzie, uważam drużynę z Utah za niezwykle solidną. Donovan Mitchell, Rudy Gobert i Bojan Bogdanowicz to przecież 60 punktów na mecz, a ten pierwszy pomimo swojej świetności jest jeszcze w fazie rozwoju. Jazz zapewnią nam ekscytującą zabawę po dwóch stronach parkietu, zapewniając sobie większość wygranych spotkań. Miejsce siódme: Phoenix Suns. No dobra, bierzemy pod uwagę ich wyczyn z bańki i dodajemy do tego Chrisa Paula. To nie może się nie udać. Bardzo możliwe, że skończą jeszcze wyżej, jednak ja zagram tu bezpiecznie, stawiając Suns na siódmym miejscu. Ósme miejsce: Golden State Warriors. Po dewastującej wiadomości, że Klay Thompson opuści drugi sezon z rzędu w związku z jego kontuzją Achillesa, Steph Curry będzie musiał znów zacząć błyszczeć, a do pomocy będzie miał m.in. Andrew Wigginsa, któremu gra u boku Stepha sprawia wiele radości. Moim zdaniem Golden State dysponuje na tyle silnym składem, żeby zapomnieć o poprzednim sezonie, a w tym powalczyć o playoffy.
Jestem bardzo ciekaw, kto waszym zdaniem zakwalifikuje się do finałów NBA w tym sezonie. Dajcie znać w komentarzach. Jeśli film ci się spodobał, nie zapomnij o jego ocenie. Ode mnie to już wszystko na dziś. Wielkie dzięki za uwagę. Do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.